Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj gram z ludzkami. Tak naprawdę gram z nimi już od godziny, ale było jeszcze mało osób, więc postanowiłem poczekać, aż dobiję więcej. Dałem informację na Facebooku, utworzyłem wydarzenie dzień wcześniej, żeby każdy sobie jakoś tam czas wygospodarował. Aczkolwiek, no wiadomo, nie każdy może też wbić, tak? Jak tam są święta czy coś, więc dałem dzień wcześniej informacje i dobiło kilka osób. Na początku strasznie wszyscy kopali mi dupę, muszę się przyznać, niestety. Ale teraz mam nadzieję, że jakoś się odgryzę. Trzymam się na razie czołówki. Jedziemy w klasie S2. W końcu można te najszybsze maszyny wyprowadzić na spacer, bo jak ja gram sobie online z graczami, których mi dobiera automatycznie, pewnie słabszymi niż ludzki, bo kurde, ludzki to są naprawdę. Zwłaszcza niektórzy to są takie koksy, ja nie byłem w stanie nikogo dogonić. Na starcie wszyscy mnie zostawiali z tyłu. Masakra. A teraz jest troszeczkę lepiej, trzymam się w miarę tej czołówki, ale było tragicznie, tragicznie, naprawdę. Teraz mówię, jest troszeczkę więcej graczy, także mogę wam pokazać tą rywalizację online już ze wszystkimi, myślę, a raczej z większością osób. Okej. Teraz byle ich podgonić. Wziąłem tą moją Audicę LMS Ultra. Też warto było ją wyprowadzić na spacer, bo samochód się kozacko trzyma drogi przy wyższych prędkościach. To jest coś niesamowitego, jaki ten samochód ma wspaniały docisk. Naprawdę skręca się nim fenomenalnie. Jeździłem już Ultimą GTR, a kurde. Nie, nie, to nie był dobry pomysł, aby brać taki samochód do walki z ludzkami. Absolutnie. Co innego mogę powiedzieć o LMS Ultra? No tutaj mamy napęd na 4 koła. A może na tył? Kurczę, w sumie nie sprawdziłem, bo nie wiem, czy te właśnie wersje wyścigowe nie mają tylko napędu na tył. Ale jeździ się i tak fantastycznie. Nie potrzeba tu żadnych dodatkowych modyfikacji. Zresztą ja ten samochód już wcześniej jakoś tam tuningowałem, tak? Na zakrętach jest bosko, chociaż widzicie, że na prostych Veneno mnie zostawiło. Veneno bardzo fajnie z tyłu wygląda, mi się podoba z tyłu. Ale już, o, ktoś mnie tutaj dodał do znajomych, czy zdążę dodać, czy zdążę, cholera, nie zdążę. Ach, nie zdążyłem. Nie zdążyłem dodać do znajomych. Właśnie staram się wszystkich też dodawać do znajomych, żeby umożliwić tą wspólną grę. A jeśli ktoś jest z moich znajomych, to fajnie by było, jakby dodał też swojego znajomego, albo w ogóle ludzki, wy między sobą się zapraszajcie też do znajomych, żeby sobie grać razem. I jak jest taka sytuacja, że jak ktoś jest w mojej grupie i już gramy sobie razem, no to wtedy się dodawajcie też, to po prostu nie będę miał wszystkich znajomych, tak? A inna sprawa jest taka, że no strasznie mnie boli, że jeśli jesteśmy razem w ekipie, no to nie możemy do siebie dołączyć, znaczy tu są kluby, tak? Nie możemy do siebie dołączyć, do członków klubu. To powinno działać tak jak w GTA, no nie? W GTA jesteś w ekipie i zawsze już z automatu dołącza cię do twojej ekipy. Czysta jazda 4200 punktów, jestem zadowolony, umiejętności 4500. To co, może jakiś zlocik zrobimy? Bo teraz będziemy wszyscy w jednym miejscu po tym wyścigu. Cyk, elegancko. Tak, ja myślę, że najlepiej będzie się ścigać tymi samochodami z klasy S2. No i jeździmy na tej standardowej mapie. Patrzcie, jakie żółte, ładne światełka mamy w tej Audicy. Piękniusio. No, zlocik zlocikiem, ale zobaczcie, kurczę, ciemno jest, nie będziemy się widzieć, więc ja proponuję jeszcze jeden wyścig bym poleciał sobie w Audi. A zobaczmy na mapkę, co my tu mamy. Mogę tu ustawić sobie cel ekipowy. Gdzie oni tam wszyscy jadą? Zobaczcie, jadą w jakieś miejsce. Może wszyscy myślą, że ten ziomek to ja. Nie wiem, ale pojedziemy sobie. Może tu mamy coś. A, tego już jechałem dzisiaj. Coś takiego. O, to jest fajne, na klasę S2 jak najbardziej. Zawracamy. Cyk. I wezmę moją Audicę chyba. Bo kurczę, nią mi się fajnie jedzie. Muszę sprawdzić zresztą, czy ona ma napęd na 4 koła. Bo wydaje mi się, że tylko na tył, ale no pewności nie mam. Audi R8 zawsze mi się kojarzy z tym, że ma napęd na 4 koła. Ale tutaj może być troszeczkę inaczej. No dobra,
cel ekipy jest tam, wszyscy widzą, znaczy cel ekipy, cel ogólnie sesji. Ja nie jestem liderem w sumie tej sesji, bo mnie wywaliło z gry, skraszowała mi się. I wiecie, jak wygląda crash Forza Horizon? Grasz, wybierasz sobie samochód i nagle jesteś na pulpicie. Teraz też podczas tego nagrywania w każdej chwili może mnie wywalić na pulpit. I to jest normalna sprawa w tej grze, także... Ale przez większość czasu działało ok, więc teraz mam nadzieję, że też będzie ok. No i weźmy sobie już zespoły, bo mamy sporo graczy, to pogramy zespołowo. No i mam kilka fajnych furek. Co, może weźmiemy Murcielago w końcu? O, ktoś mnie dodał? Pyk, dodajemy. Weźmiemy Murcielago, zobaczymy jak mi pójdzie, chociaż ten samochód nie za specjalnie spisuje się na zakrętach, o ile dobry jest na tym. Na prostych, tak? To na zakrętach może być problem. Momencik, ja trochę ściszę muzyczkę. O, teraz będzie dobrze. No ale zobaczymy. On jest taki driftujący, mimo że napęd na 4 koła, to ponieważ ma bardzo dużo mocy, to rzuca nim niesamowicie. No ale spróbujemy. Spróbuję swoich sił, zobaczymy jak mi pójdzie. Ja nie wiem właśnie, czy ludzki grają. Spiszcie w komentarzach osoby, które grały ze mną na tym odcinku. Czy macie włączone te kontrole trakcji, bo ja widzę, że macie samochody z napędem na tył. Oczywiście można zrobić sobie z napędem 4 koła, ale zostawiacie mnie już na starcie. Ja nie wiem jak to jest, no. Czy ja też powinienem tą kontrolę trakcji włączyć, żeby było łatwiej? Ja lubię się z tym zmagać, tak? Dla mnie wtedy gra jest taka bardziej kolorowa. Ale z drugiej strony, jak mam za każdym razem zostawać w tyle za wami na starcie, trochę lipa. Ja nie mówię, że raz czy dwa, za każdym razem. To trochę boli moje ludzkie ego. Nie no, bez przesady. No dobra, startujemy. I patrzcie, mamy tutaj Wire. Agerę ktoś wziął. To nie wiem, czy to jest Łanka, czy to jest właśnie Agera. Ło, zobaczcie ile osób. Kurczę, jestem w szoku. Dopiero po godzinie tyle osób dobiło sobie. Ale to nic, ważne, że dobili, prawda? Także co? Widzimy Centenario. LP. O, tutaj ktoś wbił nawet nie Huracanem, tylko Kantaczem. AMG GTR. Pięknie. Patrzcie, co tu się dzieje. Ja pierdziu. Wow, widzieliście to? Widzieliście tego miniacza? Łaaa, drzewo! O kurde. To było dobre. No, zrzuciło mnie, ale powiem wam, że na starcie jestem mega zadowolony z Murcielago. Dogoniłem i nawet prawie przegoniłem wszystkich, a czułem, że mogę ich przegonić. No zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj naprawdę już grają koksy. To nie jest tak, jak ja sobie czasami nagrywam odcinek z Multika, jak wejdę na publiczną jakąś tam sesję. Tylko tutaj już są naprawdę gracze z wyższej półki. Na publicznej sesji ja mam tam jakiś matchmaking i dobieram mi graczy do moich umiejętności. A tutaj jest hardcore już. Ej, ja tak mało gram troszeczkę w tą Forzę. Ej, gdzie są moje... Czemu ja nie mam tych moich znaków hamowania? What the fuck? Coś mi się popsuli. Popsuli mi się, no. Zobaczcie, nie mam tych... Ej, ja to miałem zawsze włączone. O co biega? No, teraz się pokazało. No świetnie. To się raz pokazuje, raz nie? No, hej. Teraz też się nie pokazało. No co biega? Dostaję potem mniej kredytów przez to. No tutaj tak samo, wtopiło się w ziemię. Fajnie. I tu koniec. To był bardzo krótki wyścig, ale myślę, że można by pojechać ten dookoła... Dobra, trafiłem. Można by pojechać ten dookoła mapy. O, trzecia pozycja, to całkiem nieźle. Czerwoni wygrywają, świetnie. Dlatego, że Lambo Fan, no ten ziomek też jest dobry. Lambo Fan był na pierwszej pozycji. Ale bardzo fajnie mi poszło w Murcielago. Zobaczcie, jakie tu są poziomy, tak? To już są poważne, to jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa, to nie są jakieś tam, wiecie, takie wtedy początkujący gracze, nie? To są już naprawdę zaawansowani. Przynajmniej ja wiem, że z tymi graczami
w okolicach 500 poziomu to zawsze jest problem. Czy na multiku w otwartej sesji, czy no w otwartej publicznej, tak? Czy tutaj, jak się ścigam gdzieś tam prywatnie. No czysta jazda. Miałbym więcej tych punktów za czystą jazdę, gdybym nie przywalił na samym początku w drzewko. Ale czuję, że mógłbym tym lambosem tu zrobić jakiś rozpierdziel. Gracze odbierają jeszcze nagrody, to ja się może szybko tepnę. Mam, o kurczę, już mam 1 000 000 kredytów. Spoko. Nie wiem skąd, przecież dopiero co kupiłem. Właśnie, kupiłem sobie kobrę. Co, weźmiemy kobrę? Czemu nie? Przejdę do salonu i potem pojedziemy sobie dookoła mapy moją kobrą nową, tylko muszę jej zmienić oponki i zawieszenie, bo ona ma sportowe... Sportowe zawieszenie chyba. Nie, jakie sportowe, offroadowe ma. Gdzie ona jest? Jeszcze dalej. Dalej. Jest. O, proszę bardzo. A może ma już te wyścigowe zawieszenie? Wiem, że z tyłu troszeczkę... O kurde, jak to wygląda. Mi się tak podoba ta kobra. Dobrze. I tu mamy chyba oponki złe. No, tu mamy zimówki. A potrzebujemy wyścigowe. To są terenowe. Zobaczcie, jakbym poszedł na mapkę zimową, to bym miał te oponki zimowe. Tutaj są po prostu terenowe. No i dobrze. I co? Może klasa S1? Coś tam znerfimy zaraz. Oponki. Oponki... Aha, moment. Nie, oponki nam dużo nie dadzą, jak je znerfimy. Przednie opony, tak. No to może coś z mocą tu pokombinujemy. Jeszcze zobaczę, jak wygląda sytuacja. O shit, ja tu chyba nic nie mam przerobione. No ładnie. No to o kurde. Ja tu chyba na moc poleciałem, grubo. Tak, i mamy tu napęd na 4 koła. Okej. Okay. Jest. Dobra. Jest klasa S1. Zapisujemy konfę. Powinno być dobrze. Teraz weźmiemy sobie... Tam chyba był stosunek mocy do masy 1-0, tak? Z tego co tam widziałem. No i powinienem sobie dać radę, kurczę, z ludzkami. Tutaj pojechali autostradą. Zobaczcie, jaki konwój. Kto prowadzi? Extreme Terabyte. Proszę bardzo, zobaczcie. Jedziemy teraz tu. I pojedziemy sobie dookoła mapy. To jest jeden z najfajniejszych chyba wyścigów, jakie można śmigać. Dobra. Jest moja kobra. Zaczynamy. Okej. I teraz tak. Muszę wybrać jakiś własny. Bo tutaj są stworzone mistrzostwa przez innych graczy. Zaraz sobie weźmiemy coś. Muszę wziąć obecny samochód. A może weźmy właśnie tylko tą markę? Chociaż nie, ja bym chciał. I klasa S1. To będzie to? Motyw samochodu. To chyba to będzie, nie? Tak, to będzie to. Okej, okay, spoko. Lecimy. No teraz trzeba trochę poczekać, aż wszyscy sobie zaczną wybierać samochód i jak skończą, dopiero to będziemy mogli ruszyć. Ale mam moją Daytonkę. Zobaczymy, czy ktoś ma w ogóle jakikolwiek samochód w tej klasie. Widzę, że dużo osób jeździ tymi takimi nowoczesnymi autami. Kurczę, ta kobra jest świetna. Podoba mi się przede wszystkim ten rzut taki z boku, jak się na nią patrzy. Z boku i od tyłu. Tam ona ma takie rury wydechowe. Kiedyś mi się ten samochód nie podobał, szczerze mówiąc, ale po tym, jak zobaczyłem jakieś tam nowe, koncepcyjne samochody i potem spojrzałem na te stare, to do tych starych poczułem jakąś taką miłość, wiecie, naprawdę. Jakieś te kanciate, znaczy akurat Daytonka nie jest kanciata, ale niektóre kanciate samochody też mają ten swój urok. Niektóre są paskudne, starsze, ale no niektóre aż się topi serce, jak się na nie patrzy. Pojedziemy sobie ten długi wyścig, zobaczymy jak mi pójdzie. To jest klasa S1. Moja kobra i zobaczymy, co tutaj ludzki sobie wybrały. Jest inna dwie kobry pierwsze. O proszę, ale jest Camaro. Camaro jest świetny. Jest Ford. Nie, to nie jest Ford.
To jest... jak on? Ferrari. Ferrari to jest, ale myślałem, że to jest inne Ferrari. Ale on był ono jest podobne też do Forda GT40 i do chyba jakiejś Alfy Romeo też. No dobra, startujemy, zobaczymy jak mi pójdzie. Jest Dodge Charger Daytona. No i zobaczymy co to będzie. Na razie idzie jakoś. Tutaj jaki fajny kolorek na tym, na kobrze tej z przodu przede mną. Ale kobra właśnie w domyśle ma ten kolorek niebieski, dlatego ja sobie zmieniłem na jakiś taki szary. Ja wiem, że on może być trochę nudny, ale myślę, że do kobry pasuje. No i gaz, elegancko. Tutaj powinienem zmienić sobie już napęd na tył, bo ten napęd na 4 jest taki, no trochę przesadzony dla tego samochodu, ale ja go wziąłem specjalnie po to, żeby jeździć na śniegu. Sobie go wyposażyłem, a tutaj już może napęd na tył byłby lepszy. A czy może nie tyle lepszy, że lepiej by mi się jeździło, łatwiej, tylko że przyjemniej, teraz nie mogę dodać szlak. Okej, okay. Przez chwilę coś lagowało grę, jak jechałem przez miasteczko. Ale to czasami ta gra zwalnia, żeby dobrze synchronizować chyba jazdę graczy wszystkich, nie wiem, takie mam wrażenie. Bo nieraz jadę nawet po prostej drodze, gdzie nie ma specjalnie obiektów jakichś tam, które mogłyby powodować jakieś lagi sprzętowe, a jest takie spowolnienie gry, masakryczne, nie? Okej. No, na zakrętach lepiej by się przydał właśnie napęd na tył. Bo jak się dodaje gazu i ma się napęd na 4 koła, to samochód wywala na zewnętrzną zakrętu. No i tutaj widzicie, niektórzy opuszczają sesję. Niektórzy po prostu się denerwują, że tam gdzieś zostali z tyłu, ale najczęściej to jest spowodowane tym, że no wywala z tej gry i zwłaszcza wtedy, kiedy ma się sesję prywatną, wtedy jest lipa. Okej, udało mi się wyprzedzić Ferrarkę. Bardzo fajnie ta Ferrarka też, wow, z tyłu wygląda. Wow! Szlak. Możemy tu kogoś... Tak, jedzie Camaro za mną. Też bardzo fajne. Proszę bardzo. Jak go rzuca. O nie, zaczął padać deszcz. Wow! Okej. Nie chcę go tutaj za bardzo... Właśnie, bo on ma problem chyba z trakcją poważny. Jemu tu rzuca dupę, widzę to. I jest mu dużo, dużo ciężej, żeby utrzymać się samochód jakkolwiek na drodze. Ale mi też nie jest łatwo. Zwłaszcza na zakrętach. Nie powinienem w ogóle na zakrętach gazu dodawać, żeby się jakoś tej drogi trzymać. Ja tutaj napęd mam ustawiony, jeśli chodzi o napęd na 4 koła, to mam ustawiony w 50/50, czyli porówno jest naprzód i na tył, przez co na zakrętach jest lipa. Strasznie wywala na zewnętrzną. W Lambosach nigdy nie jest tak ustawione, że jest 50/50 na bo to są Lambosy są robione przecież na szosy, prawda? Tam jest zawsze albo 80 do 20, albo nawet 60 do, nie, 60 do 20 chyba nie, chyba jest zawsze 80. No, walczymy tu z Camaro, proszę bardzo. Jaki fajny pojedyneczek. Wow!
ekstra to wygląda. No Camaro zaraz za mną, kurczę, jak to bosko wygląda. Ja bym chciał w ogóle pooglądać ten wyścig, jakąś powtórkę czy coś. Okej. No Cobra daje radę, nie? Zobaczcie, to jest klasa S1, 370 km na godzinę. To jest ładna prędkość. Ja tutaj zrobiłem swapa na V8-kę. V8-ka też domyślnie była instalowana w tym samochodzie fabrycznie. Z tego co mi pisaliście w komentarzach pod filmem właśnie z Cobry, z zimowego dodatku. Ale ja tutaj zrobiłem sobie swapa na inną siódemkę. Okej, wyraźnie lepsze mam przyspieszenie od Ferrarki, ale... ale na zakrętach jestem dętka. O, Ferrarka się rozwaliła, shit. No dobra, to teraz gonimy chyba... shit. Teraz gonimy Chargera, o kurde, teraz to już wszystkich gonimy. Drzewo zaliczyłem. No Charger tam ładnie wyprął do przodu, zobaczcie, zostawił nas na lajcie. No tymi klasykami nie jest tak łatwo. Chociaż ja troszeczkę mam ułatwioną sprawę przy wyjściu z zakrętów, bo mam napęd na 4 koła. A i tak nie jest łatwo. O shit, teraz to muszę nadrabiać. Ale jeszcze będzie parę prostych i na tych prostych mogę ewentualnie nadrobić. Na zakrętach nie, niekoniecznie, jak widać na załączonym obrazku. Już ich trochę podgoniłem, ale jeszcze za mało. Okej. No Charger też pewnie przykokrzony nieźle. Bo tam na prostej nawet nie mogłem go podgonić. Ferrarkę podgoniłem, ale... Chargera się nie udało. Charger to jest ten, co prowadzi. Tam wyprzedził nas na samym początku. A jest, to w sumie nie jest aż tak chyba bardzo daleko. Ło, teraz to już jest daleko. Cholera. A ludzki też tam mieli Kobry, nie? Ze dwie. Ja myślałem, że jestem taki oryginalny. Kupiłem sobie samochód za 8 milionów kredytów. I tutaj patrzę. Dwie Kobry na początku. No i dobra, teraz mogę pokazać pazur może w końcu. O, 100 tysięcy kredytów za coś dostałem. Trzeci poziom klubu. Nice. O dobra, teraz dopiero zacząłem ich podganiać, ale tam zaraz będą zakręty. I już będzie lipa. No tam wysoka prędkość maksymalna nie jest tutaj w Fordzie potrzebna. W sumie aż tak bardzo. W ogóle nie jest potrzebna chyba nawet. Bo... większość to się jeździ właśnie tak w okolicach 300 km na godzinę. Okej. No i tutaj wyraźnie ich podgoniłem. Może znowu na jakimś zakręcie się nie wywalę. To jest fajny wyścig, za niego się dużo potem wszystkiego dostaje. I kasy, i reputacji, wszystkiego. Nawet jak się ukończy na ostatniej pozycji, to i tak warto dojechać do mety. Cyk. No, ciężko. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze z tyłu został w tym wyścigu, bo tam widziałem, że sporo osób wychodziło, albo ich wywalało. Nie wiem, czy to ci z tyłu.
Okej. O! Kurczę, to jest to był chyba jedyny zaklęt, który udało mi się ładnie pokonać. Jedyny w tym wyścigu, jak do tej pory. Wszystkie inne, zwłaszcza na początku, strasznie zepsute. Ale gonię, gonię, spokojnie. Dobra. Okej. Okej, Camargo. Teraz nie mogę zaakceptować, bo jak sięgnę, to się rozwalę. Jak sięgnę po myszkę. No i teraz mamy zjazd na plażę. Wow, Camaro zniszczone. Okej. No nie, no powinienem tutaj zrobić na tył ten napęd, bo wtedy by może ta Ferrarka miała większe szanse, ale zobaczcie, dogania mnie, dogania. Druga pozycja, ale taka wymęczona. Kilka poważnych stuczek. No, Charger, kurczę, rozwalił. No kurde, pojechał ładnie. Ekstra pojechał. I co my tu jeszcze mamy? Camaro i Daytonki dwie na końcu. Może jakbym miał właśnie ten napęd na tył, to poszłoby mi gorzej. Nie wiem. Zobaczcie. Kurde, 42 tysiące 29 za ułatwienia i tam różne pierdoły. Umiejętności 12 tysięcy, czysta jazda 19 800. To ciekawe, za ile za naprawdę czystą jazdę by się dostało. No bo przecież ja tam się rozwalałem kilka razy i to całkiem poważnie, prawda? Okej. No i fajnie, pokazałem wam nasze zmagania tutaj. Może jeszcze się gdzieś tutaj spotkamy w jednym miejscu. Jakiś meeting zrobimy. No proszę, to jest ta zwycięska Daytonka, prawdopodobnie. Tutaj mamy Camaro, jest Audi LMS Ultra. Jest... nie, to nie jest Ford, to jest Lambo Aventador. A tu mamy Ferrarkę, która też teraz grała w wyścigu. Zobaczcie. Lambo się kręci w miejscu. Nie Lambo, tylko Audi. Ktoś mnie chce wyzwać na pojedynek. To dawaj, gościu. Aventador kontra Chevy. Tylko kurde, on jest w klasie S2. A ja mam S1. What the fuck? Serio? Taki jesteś kozak? Damy bijesz? Ło! Trafię w ulicę? Wow, no chyba nie. Wybiło mi nie wiem od czego. Tam była mała jakaś chyba chopka terenu. Cholera wie. No ale trafiłem, pecha miałem. No już raczej nie wygram, Lambo mnie zostawiło z tyłu. Miałbym szansę, gdybym tam się nie rozwalił. Tylko wiecie, no Lambo też napęd na 4 koła, on mi zostawia spokojnie, kurczę, na prostej, klasa S2, wymaksowane. Koniec z ludzkiem, nie ma ludzka. Cały czas pamiętam o tym, żeby zrobić Leventona i Centenario. Także spokojnie, ja tam rozmawiałem w komentarzach z jedną osobą i jej obiecałem, że przerobię Leventona. To była zresztą osoba chyba o niku Leventon. To mi się zapamiętało. Jak najbardziej, Leventonka zrobię oczywiście, tylko daj mi jeszcze trochę czasu. Myślę, że na następny odcinek zrobię Leventonka, albo Leventona, albo
albo Centenario, któryś z tych Lambosów na pewno. Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.